Cześć kochani, tu Kendymona. Dziś zapraszam Was na filmik nieco luźniejszy niż zwykle, ponieważ nie będzie to żaden tutorial ani nic w tym stylu. Postanowiłam dzisiaj przygotować dla Was moją kolekcję produktów marki Pierre René i tutaj skupimy się na produktach do paznokci, czyli na hybrydach oraz pyłkach do zdobień. Aktualnie w ofercie marki znajduje się 85 kolorów hybryd i tutaj możecie zobaczyć, że tych wzorników mam naprawdę bardzo dużo, ponieważ brakuje mi dosłownie 4 kolorów, a poza tymi 4 mam wszystkie, więc postaram się je dzisiaj Wam dokładnie pokazać na zbliżeniach i postaram się też zrobić takie przebitki w świetle dziennym oraz w świetle sztucznym, żebyście mogli sobie porównać, jak to faktycznie wygląda. Natomiast jeżeli chodzi o pyłki, to pyłków marka ma 5 i mam wszystkie pyłki, więc pokażę Wam, jak wyglądają i dodatkowo pomyślałam, że zrobię też coś takiego, takie porównanie pomiędzy tym, jak pyłek wygląda na topie klasycznym oraz na dry topie, czyli topie bez warstwy dyspersyjnej, ponieważ bardzo często te pyłki dają właśnie różne efekty na różnych topach, więc jeżeli jesteście ciekawi, to w drugiej części tego filmu zajmiemy się właśnie pyłkami, a teraz przejdziemy sobie do pokazu kolorków hybryd. Na wstępie dodam jeszcze, że wśród całej gamy są różne rodzaje kolorów i tutaj mamy kolory gładkie w pełni klejące, mamy też kolory półtransparentne, kolory brokatowe oraz takie jakby metaliczno-perłowe, więc ja postaram się Wam wszystko dokładnie pokazać, natomiast dodatkowo jeszcze wypiszę w opisie pod filmem, które numerki są właśnie te transparentne albo z jakimiś dodatkowymi efektami. Kolory z numerami od 1 do 8 są to odcienie jednolite, gładkie i tutaj jak widzicie mamy nudziaki oraz odcienie jasnego różu. Numery od 9 do 17 również są jednolite i kryjące i tutaj mamy odcienie różu o różnej tonacji. W kolejnej partii wzorników łatwo jest zauważyć, że jeden nam się tutaj wyróżnia, czyli numerek 21 i jest to kolor półtransparentny w odcieniu różu z delikatnymi brokatowymi drobinkami. Numerek 25 również jest inny, ponieważ ma metaliczną poświatę, jednak bardzo ciężko jest to uchwycić na nagraniu. Numery od 26 do 33 są jednolite i tutaj mamy różnego rodzaju odcienie brązu i ja wiem, że one na nagraniu mogą troszeczkę wpadać na przykład w czerwień, natomiast to jest mimo wszystko taki jakby delikatnie czerwony brąz. W kolejnej partii wzorników mamy więcej ciekawych odcieni i tutaj na przykład kolorek 35 jest to szary metalik, 39 jest to złoty metalik, natomiast 36, 37 i 38 są to kolory brokatowe i delikatnie tak jakby transparentne, szczególnie odcień 38, ponieważ w jego przypadku nawet po 4 warstwach ciężko jest osiągnąć pełne krycie. Teraz przechodzimy do odcieni zielonego oraz niebieskiego i tutaj kolorek 43 jest półtransparentny, natomiast 50 ma metaliczną poświatę. Wśród kolejnych kolorków tylko numery 51, 55 oraz 61 są całkowicie gładkie, natomiast pozostałe kolory mają w sobie metaliczną poświatę albo delikatne brokatowe drobinki. Kolorek 62 jest moim zdaniem półtransparentny, ponieważ tutaj na wzorniku nałożyłam 4 warstwy i jak widzicie nadal nie mamy pełnego krycia, tylko jest tak jakby delikatnie półprzezroczysty. Wyróżnia się też tutaj numer 65, ponieważ ma on fioletową metaliczną poświatę. W kolejnej partii znalazł się jeden z moich ulubionych kolorów i jest to numerek 72, czyli brokatowy fiolet. Mamy tutaj też 2 metaliczne odcienie i są to numery 73 oraz 74. Ostatnią partię moich wzorników rozpoczyna metaliczny kolorek 78, natomiast pozostałe odcienie są jednolite i tutaj od numeru 81 do 85 mamy odcienie neonowe. To już były wszystkie kolory lakierów hybrydowych marki Pierre René, więc teraz, tak jak obiecywałam, przechodzimy do drugiej części na temat pyłków.
Zacznę od Kameleona i tutaj chcę Wam pokazać różnicę pomiędzy aplikacją na dry top, czyli top bez warstwy dyspersyjnej oraz na top coat klasyczny. Pyłek zaczynam wcierać pacynką w utwardzony dry top i od razu możecie zobaczyć, że zaczyna nam się tworzyć efekt kameleona, który jest bardzo gładki i pięknie odbija światło. Przy aplikacji na klasyczny top coat, który posiada dyspersję, musimy nakładać większą ilość pyłku, ponieważ pyłek przykleja się do dyspersji i nie daje się tak ładnie rozcierać, jak właśnie w przypadku aplikacji na dry top. I tutaj polecam Wam raczej tak wklepywać i nie pocierać tego pyłku zbyt mocno, ponieważ możecie wtedy tak jakby przesunąć tę dyspersję i zniszczyć sobie efekt. I tutaj efekt uzyskujemy zupełnie inny, ponieważ moim zdaniem jest to bardziej taki efekt chromu. Owszem, delikatnie kameleonowy, jednak nie jest to taki typowy kameleon, tak jak na topie bez dyspersji. Teraz jeszcze możecie zobaczyć porównanie obu wzorników z bliska i ja powiem Wam szczerze, że osobiście bardziej lubię efekt na dry topie, natomiast ten na klasycznym topie też jest ciekawy i na pewno może się niektórym spodobać. Kolejny pyłek, który Wam pokażę, jest to efekt holographic, czyli takie typowe holo. W tym przypadku powiem Wam, że ogromne znaczenie ma top coat, którego użyjecie i tutaj radzę stosować tylko i wyłącznie dry top, z tego względu, że tylko w tym przypadku osiągniecie efekt holo. Warto nieco dłużej powcierać pyłek pacynką, ponieważ dzięki temu efekt holo jest jeszcze lepszy i jeszcze bardziej widoczny. W przypadku aplikacji na klasyczny top coat wychodzi nam bardziej efekt szarego chromu i tutaj nawet jeżeli będziemy bardzo długo wcierać, to efekt holo nam się nie pojawi. Zresztą możecie teraz zobaczyć sami i porównać efekty na obu topach. Trzeci pyłek, który Wam zaprezentuję, jest to efekt mirror i tutaj również zaczynam od aplikacji na dry top. No i teraz przechodzimy do nakładania na top coat klasyczny. Ostateczny efekt jest oczywiście inny w zależności od topu, natomiast ja powiem Wam szczerze, że obie wersje mi się podobają i z obu chętnie korzystam. Teraz przechodzimy do pyłku o nazwie Prismatic Effect i powiem Wam, że jest on zupełnie inny niż pyłki, które Wam wcześniej pokazywałam, ponieważ tam mieliśmy takie bardzo drobniusieńkie pyłki, a w tym przypadku są to jakby maleńkie płatki folii aluminiowej. Pod ten pyłek możecie zastosować dowolny top coat, ponieważ niezależnie od tego, czy będzie miał on warstwę dyspersyjną czy nie, i tak efekt wyjdzie Wam identyczny. A żebyście mogli się przekonać na własne oczy, że faktycznie jest tak jak mówię, to teraz możecie jeszcze zobaczyć porównanie na obu topach. Piąty pyłek z oferty marki jest to North Lights Effect, natomiast nie pokazuję Wam jego aplikacji z tego względu, że jest to dokładnie taki sam rodzaj pyłku jak w przypadku Prismatic Effect. Na koniec chcę Wam jeszcze pokazać, że pyłki, które są bardzo drobne, czyli takie jak Mirror, Kameleon albo Holo, mogą wyglądać zupełnie inaczej na różnych kolorach. Tutaj jednak bardzo ważna jest aplikacja na dry top, czyli top bez warstwy dyspersyjnej, ponieważ tylko w tym przypadku pyłku przykleja się stosunkowo niewiele i właśnie dzięki temu możemy zobaczyć ten kolor, który jest pod spodem. Myślę, że tutaj łatwo jest zaobserwować, że im mocniejszy mamy kolor bazowy, tym bardziej jest go widać spod pyłku, więc jeżeli chcecie mieć na przykład różowe holo, to zastosujcie mocny neonowy różowy kolor. No i to już były wszystkie produkty, które miałam Wam dziś do pokazania. Dajcie mi znać, który kolorek hybrydy szczególnie Wam się spodobał i co myślicie o pyłkach, czy w ogóle z nich korzystacie i jeżeli tak, to jaki efekt jest Waszym ulubionym. Możecie też napisać, co w ogóle myślicie o takiej formie filmu, która była dzisiaj, czyli właśnie na temat mojej kolekcji jakichś ozdób, pyłków, lakierów itd. Czy tego typu filmy Was w ogóle interesują i co o nich myślicie. No a na dziś dziękuję Wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!